Witam w kolejnym odcinku WebMagla. Razem ze mną Agata Lipiec z PZU, Karolina Gołębiewska ze stylizacji oraz Paulina Mikuła z Mówiąc Inaczej. Nosił wilk razy kilka. Tym razem ponieśli wardęgę. A właściwie to sam się poniósł i podpalił w trakcie jednego z filmów. Sylwester, po co to zrobiłeś? Chciał Sylwester stworzyć dzieło życia. W pewnym sensie mu się udało. To, co zrobił w klipie Gra o Tron, to był szczyt głupoty posunięty do entej potęgi. Widzowie mają coraz większe wymagania, jeżeli chodzi o tego typu żarty, więc aby utrzymać popularność, trzeba sięgać po tego typu chwyty. Myślę, że to już jest troszeczkę przesada. Ja mam jednak takie, wiecie, odczucia. Jestem mam dużo empatii. Jak widzę kogoś po prostu poparzonego i zranionego, to mi się płakać chce. Do tej pory tylko telewizje miały swoje spoty ramówkowe. Tym razem LiveTube i Przyjaciele zrobili swój. Kto wygrał ten pojedynek gwiazd? Internet czy telewizję? Bardzo fajna przygoda, bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w niej udział, ponieważ był to jeden z niewielu tego typu projektów, w których zaangażowanych było tak wielu vlogerów. Tam wystąpiła połowa moich znajomych, więc mega się uśmiałam, bardzo mi się podobało, produkcja jest na najwyższym poziomie. Parę gwiazd mogłoby spokojnie dostać pracę w TVN-ie. Naprawdę wszyscy, nie tylko ja, ale moi znajomi vlogerzy byli pod wrażeniem. Czy rozpoznałam wszystkie gwiazdy YouTube'a? Tak, po przeczytaniu napisów końcowych. Twitter, serwis społecznościowy, który nie jest zbytnio popularny w Polsce, postanowił zmienić wygląd graficzny. Czy ta zmiana pomoże mu w zdobyciu serc Polaków? Każdy portal typu Facebook, Twitter, Instagram musi przechodzić co jakiś czas jakieś zmiany, jakiekolwiek zmiany, żeby żył. Udało mi się w piątek trochę go potestować, włączył mi się tutorial, mogłam sobie nawet włączyć nowy wygląd. Niestety dziś on zniknął, ale mam nadzieję, że wróci bardzo szybko. Jeżeli chodzi o zmiany na Twitterze, to nie mam z nimi żadnego problemu, w ogóle mi nie przeszkadzają, być może dlatego, że nie mam profilu na tym serwisie, portalu czy czymkolwiek to jest. YouTube też przechodził ogromne zmiany i wszyscy narzekali, nagrywali filmy. Nie, tylko nie to. Te zmiany były okropne, nie będziemy już robić filmów, stary YouTube powinien wrócić i tak dalej. Wszyscy przebolujemy nowego Twittera i wszyscy będą z niego korzystać i będzie naprawdę okej. Mam nadzieję, że szybko zostanie to wdrożone w Polsce i Polacy dzięki temu chętniej zaczną korzystać z tego narzędzia, bo naprawdę warto. Piotr Blanford i jego słynne Jestem Zwycięzcą przekroczyło kolejne granice. Wydostał się z internetu i trafił na płytę Lux Torpedy. Intertekstualność to też możemy zaobserwować w tym przeboju, ponieważ w piosence pojawia się tekst, który pochodzi z internetu. Posłuchałam tekstu i oczywiście o tekst chodzi, czyli o, no po prostu przesłuchajcie sobie, o ludzi, którzy pracują w korporacjach, zażynają się dla kasy, czyli o dzisiejszych czasach, o życiu w dużym mieście. Ten kawałek ma duży potencjał, bo jest bardzo mądry. Zresztą wszystkie piosenki Lux Torpedy są bardzo mądre. Podoba mi się ta jego prostota, ponieważ ja lubię proste teksty. I tutaj jest taka prostota przekazu i to do mnie przemawia, to działa. Piosenka z dużym przesłaniem, bardzo mi się podoba, w sensie nie podoba mi się jakoś tam super muzycznie, ale ma duże przesłanie, także jest wartościowa, polecam zobaczyć. Muzycy różnie radzą sobie z nowymi technologiami. Coldplay wydaje płytę Za co łaska, Merni z Ladytronu zebrała fundusze na wydanie nowej płyty, a Budka Suflera? Budka Suflera zakończyła karierę. Znowu w życiu mi nie wyszło, cycypum, cycypum, cycypum. Zawsze mi się to kojarzy, jak słyszę Budkę Suflera, zawsze to śpiewam. Nie chcę tu nikogo urazić, ale Budka Suflera nie robi fajnej muzyki moim zdaniem. Ja jestem fanką rocka i metalu, także moim zdaniem znam się na rzeczy. Każdy z nas miał na swoim komputerze program typu Kaza i ściągał nielegalnie piosenki i nagrywał je na potęgę. To jest bardzo przykre, że muzycy mają problem z internetem. To znaczy, że ludzie wolą sobie ukraść ich muzykę, a nie kupić ich płytę i dzięki temu dać im zarobić. Dlatego w ogóle mnie nie dziwi reakcja panów z Budki Suflera i tego, że czują się pokrzywdzeni. Koniec kariery, no cóż, szkoda. Co tu dużo mówić? Takie tango? Co oni tam jeszcze grali? No trudno panowie, może kiedyś wrócicie, mam nadzieję, że nie. Hashtag dumni z wyboru za władną polską blogosferą. Czy nasze komentatorki domyślają się, co to jest za akcja i z czego one są dumne?
Wy też możecie to sprawdzić na dumnizwyboru.pl. Znów jakaś kolejna akcja nagłaśniana przez blogerów, nikt nie wie, o co chodzi, wszyscy piszą, co fajnego zrobili. Nie mam pojęcia, czego dotyczy akcja, ale podejrzewam, że będzie to coś, jakaś akcja taka trochę może społeczna. Wydaje mi się, że ma to związek z jakimiś wyborami do parlamentu na przykład. Z czego jestem dumna? Z tego, co robię na YouTubie. Jestem bardzo dumna, to jest moje życie. Najbardziej jestem dumna z mojej 2-letniej córki, która się dziś po raz pierwszy sama ubrała. Dumna jestem z tego, że mimo tego, że moje życie wygląda tak, jak wygląda, jeszcze nie oszalałam. Ale czad. Możesz też pokazać, tylko bez palca, nie? No tak. Tak możesz. Cenzuralne, absolutnie. No. Współpracowałam przy nim, tworząc go. Nie, to bez sensu, więc powiem jeszcze raz. Ale chyba nie jest takie cały czas zmienia, jak mówię. To już wiecie, jak powstaje, mówiąc inaczej. Się dostać wersję... jeszcze raz. No wyceluj i wystrzel. BAM! No coś takiego, dokładnie. Pobudka super nabywa, Lux Torpeda. Wszystkie są. Zgadzam się. Nie. Ale bardzo dobrze. Widziałeś tylko, że niektórzy muzycy i się zaczęli zastanawiać, jaki jest dobry akcent. Dacie mi ten akcent, jestem pewna, że to dacie. Wszystkie te takie moje wątpliwości językowe. Oczywiście, że tak damy. Szuję. Telewizji nie oglądam, więc musiałam najpierw sobie włączyć tą ramówkę. Mogę czas powiedzieć? Jeszcze raz. Jeżeli popełniłam jakiś błąd gramatyczny, to wiedzcie, że to wszystko ich wina, ponieważ mnie pospieszali.